Z czym do mnie można przyjść jako do fizjoterapeuty? To, że kogoś boli kręgosłup, kark, bark popularny, kolano, biodro i tak dalej, to każdy wie, że z tym się idzie do fizjoterapeuty, bo boli, tak? Bo mamy coś napięte, żeby tam rozluźnić, rozmasować. Okej, to jest spoko, ale z tym, z czym ja pracuję i w tym, jak ja pracuję, pracuję już znacznie szerszymi tematami. Na przykład, z czym można przyjść jeszcze? Przede wszystkim, kiedy mamy dolegliwości w obrębie jamy brzusznej, zgaga, nadkwasota, niestrawność, alergie. U kobiet bardzo często bóle menstruacyjne, bardzo częsty temat, tak, z którymi można pracować w obrębie jamy brzusznej, które zdejmują jakby dolegliwości i pomagają moim pacjentom. Dolegliwości skórne, wysypki, alergia, topowe zapalenie skóry, łuszczyca, bardzo częsty temat, z którym pracuję. Także to. Cały szereg chorób albo dolegliwości z dziedziny, można powiedzieć, emocjonalnej, tak? Czyli wszystkie obniżone stany nastroju, popadanie w skrajne jakieś odruchy, wybuchowość. Tak jak tu my mówimy, nie radzę sobie ze stresem. Jak najbardziej też z tym pracuję. Jeśli mamy obniżony stan emocjonalny, stany depresyjne, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli ktoś bierze antydepresanty i tak dalej, myślę, że też jest dobrym wyjściem, żeby zajrzał do mnie i tutaj, żeby popracować też z tymi emocjami z poziomu ciała. Także myślę, że też w tym materiale zauważyliście, że nie tylko pracuję z bólami, nie tylko masuję mięśnie, ale też możemy pracować z ludzkim ciałem w bardzo szerokim spektrum, tak? Czyli tak samo i z biochemią, i z trawieniem, jak i z emocjami. I to dostaniecie w moim gabinecie. Także do zobaczenia. Cześć.